230 powiat pierwszy. Proszę się szybko decydować, bo przed nami kolejne licytacje. Wspaniałe rzeczy. 230 powiat pierwszy. 240, tak? Dobrze. 240. Jesteśmy. 250 już przebite. Koniec. Nie ma dyskusji. Tak. Młodzież tam atakuje mocno. Tatę szturka łokciem i tata, dawaj więcej, więcej, więcej. Jedziemy. 250 powiat pierwszy. Czy ktoś przebije? 250 po raz drugi, kochani. I 250. Władziuk Mostowski się bardzo mocno napracował. Jest 260. Pani przebiła. Krótka piłka. 260. 270. Odpowiedź młodego człowieka od razu, natychmiastowa. 260 po raz pierwszy, kochani. 260. 270. 280. 280. 300 po raz pierwszy. 300. 310. Ile? 350. Decyzja konkretna, żeby już nikt nie przebił. 350 po raz pierwszy za tą wspaniałą rzeźbę. 350 po raz drugi. Czy ktoś przebije? I uwaga. Chwila zastanowienia. 350 po raz trzeci. Sprzedane. Prosimy serdecznie. Odbierzcie, kochani, osobiście od burmistrza tą rzeźbę. Niech służy. Pana Grzegorza Waty. Czy jest pani Elżbieta z nami? Nie widać. Ja chodziłem parę lat do klasy o profilu sportowym, w związku z tym zajmę się licytacją piłki z autografem naszego ulubionego zawodnika, który w momencie, kiedy stał się w zarządzie pewną ważną osobą, wiążą się z nim mieszane uczucia. Autograf jest oryginalny, warto mieć. Czy ktoś lubi, czy ktoś nie lubi Grzegorza Watę, cena. Przyjaciół.
trips home when his daddy would visit him all alone. Then they got over and start to talking. That's when Billy would take me walking through the backyard. We go walking. Then he look into my eyes. God knows to my surprise, the only boy who could ever teach me all the sound of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the sound of a preacher man. Yes, he was. Was. Oh, yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, kiss and tell me everything's alright. Kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Oh God, he was. Do oboru po maleniu przeciwnika, co powiedzieć, nagrodzonych.